10 000%. To jest koszulka z podpisami naszej reprezentacji siatkarskiej. A to wspaniali ludzie, którzy postanowili zorganizować kolejną wspaniałą akcję. Powiedzcie. Od kilku tygodni bardzo mocno trwa akcja odsławiająca na Mateusza Przybył. To jest uczeń SP11 na Orłowie. Chłopczyk w maju okazało się, że jest chory na raka, walczy z tym nowotworem. Trzeba zebrać około 200 tysięcy złotych. Wspieramy rodziców przy tej akcji. Tuż przed rozpoczęciem mistrzów udało mu się zdobyć po prostu tą koszulkę. Wierzyliśmy w to, że ona będzie tak warta i że po prostu będzie to koszulka mistrzów, ale w każdym razie bardzo mocno kibicowaliśmy polskiej reprezentacji. No i wczoraj okazało się, że to nasze kibicowanie coś dało też. I dlatego po prostu chcemy zachęcić. Można ją wylicytować na stronie internetowej mateusz.młodagdynia.pl w dziale licytacje. Ona w tej chwili już ma wartość 950 zł, ale liczymy na to, że dzięki temu, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to jeszcze też skoczy wyżej, będziemy wszędzie to promować, bo tak naprawdę każda złotówka jest ważna. Ja tylko nadmienię, że w sobotę była prowadzona duża akcja w wielu miejscach w Gdyni, bo i na Sperze Kościuszki, i przy zespole szkół nr 6, i pod Infoboxem w trakcie filmowej świętojańskiej. I nam się udało samą sobotę zebrać około 15 tysięcy złotych, więc hojność Gdynia nie zna granic. Liczymy na to, że również w przypadku tej koszulki ta hojność będzie. Jeszcze bym dodała jedną bardzo ważną rzecz. W Polsce nie może być podjęte leczenie Mateusza, ponieważ Ministerstwo Zdrowia jeszcze nie zezwala na tego typu leczenie przeciwciałami. I Mateusz będzie leczony w Genui. Stąd pierwsza kwota, która jest nam potrzebna, żeby mógł być tam leczony, to jest 200 tysięcy. A dzisiaj mamy 125 tysięcy. Więc do stycznia musimy zebrać minimum 200, żeby podjąć leczenie w Genui. Młoda Gdynia, budzimy w sobie anioła. Każdy ma szansę dołożyć swoją cegiełkę. Myślę, że takie motto, które wynika z wspaniałego sukcesu naszych siatkarzy, pokazuje, że ten projekt musi być tym medalem sukcesem. Bardzo dziękuję wspaniałej ekipie. Trzymamy kciuki. Gorąco Państwa zachęcamy do wsparcia tego projektu.